Cześć i czołgiem, dziś trzy survivalowe eksperymenty, które przeprowadziliśmy z uczestnikami ostatniego szkolenia. Łuk ogniowy to znany wszystkim entuzjastom przetrwania w dziczy sposób na rozpalenie ognia w momencie, kiedy nie posiadamy niczego, czym moglibyśmy go rozpalić, żadnych zapałek, żadnej zapalniczki. No ale czy możemy jakoś udoskonalić? Ten sposób nie cenia ognia metodą cierną. Okazuje się, że tak, jeżeli tylko znajdujemy się w grupie, jeżeli zabłądziliśmy w lesie, w grupie, w lesie, no w dziczy prawdziwej, powiedzmy gdzieś sobie w Norwegii Środkowej czy też Północnej, chcemy rozpalić ogień, a dysponujemy nie jednym ocalałym, ale trzema no to możemy trochę tę metodę zmodyfikować i na przykład zastosować dłuższy łuk niż zwykle. Trzy osoby pracujące z łukiem ogniowym, który jest lekko zmodyfikowany, a więc dłuższy. Niż zwykły łuk, reszta jest taka sama: czyli świder taki sam, docisk taki sam, ale trzy osoby nad tym pracują. I jeżeli rzeczywiście zadziałamy zespołowo z łukiem ogniowym, to niskim nakładem sił w krótkim czasie uzyskamy bardzo dużo żaru. A o to przecież właśnie chodzi w Survivalu, żeby działać jak najmniejszym nakładem sił i jak najbardziej. Efektywnie. Taki długi łuk, jeżeli byłby dzierżony przez jedną osobę, no to niestety przeważałby nam, całość by się chwiała, no i przez to cięciwa chodziłaby góra-dół, góra-dół, wyskakiwała nam ze świdra. Taki długi łuk jest całkowicie nieporęczny dla jednej osoby. Za mną wyschnięty na wiórka na odwadniający. No i. Wyobraźcie sobie, że szukamy wody w terenie. Nie ma jej nigdzie, nie ma żadnych cieków wodnych, a jeżeli jakiekolwiek są jakieś starożecza, yy, czyli wyschnięte koryta rzek, yy, albo właśnie coś takiego, czyli wyschnięty kanał odwadniający, yy, to są jedyne yy, miejsca, gdzie woda kiedyś płynęła, a teraz nie ma jej nigdzie co robić w takiej sytuacji. Ano kopać! W takich miejscach czy to w starorzeczach, czy właśnie wyschniętych kanałach odwadniających, znajdują się tak zwane wody przypowierzchniowe. Wystarczy kopać na około 50 cm, czasami nawet mniej, i woda wybija. Nie tylko w Starorzeczach. Możemy jej szukać również po prostu w miejscach obniżonych, w obniżonych miejscach terenu, tam gdzie jest dużo zielonej roślinności, takiej jak chociażby niecierpek, paprocie. Szukamy roślinności zielonej, która lubi wodę. Która lubi cień. Tam, gdzie jest cień, tam, gdzie jest obniżenie terenu, tam, gdzie jest roślinność, znajdziemy wodę kopiąc. No ale nie na tym polegał nasz eksperyment podczas szkolenia. My zbudowaliśmy sobie filtr. Ten taki klasyczny filtr na bazie piasku i węgla drzewnego. I ten węgiel drzewny, oczywiście, musi być rozdrobniony odpowiednio. No i tak, i zastanawialiśmy się, czy są rzeczywiście potrzebne te kolejne składniki, takie jak niektórzy mówią, kamienie, niektórzy mech, niektórzy jeszcze tam dorzucają jakieś liście, trawę. Po co? Tak naprawdę ten piach plus węgiel drzewny, jeżeli tylko wodę równomiernie będziemy wlewać od góry, wystarczą, jak się okazało. Zrobiliśmy filtr tylko z tego i popatrzcie, woda jest żółta, taka brunatna, ta, która wypłynęła z pod ziemi. I filtruje się przez cały ten nasz materiał, czyli piasek i węgiel drzewny, a następnie skapuje krystalicznie czysta. No ale czy jest czysta w rzeczywistości? Kamil, uczestnik szkolenia, dysponował aparaturą, którą mógł sprawdzić yy, tę wodę, jak jest czysta. Oczywiście, nie sprawdził za jej pomocą tego, czy jakieś tam bakterie yy, występują, czy inne drobnoustroje. Natomiast na drobnoustroje. Radą jest zwykle gotowanie wody późniejsze już, natomiast sprawdził, ile w tej wodzie jest takich zanieczyszczeń typowych, czyli yy, mówiąc kolokwialnie, ile jest wody w wodzie rzeczywiście. Sprawdził to i mówiąc tak obrazowo, okazało się, że ta woda była lepsza niż niejedna woda butelkowana, czystsza jeszcze. Tak więc ten filtr rzeczywiście działał. Działał filtr na bazie zwykłego piasku przyniesionego przez nas z plaży i właśnie węgla drzewnego. Jak widzicie, wizualnie ta woda jest czysta, ale ona jest również czysta, kiedy sprawdzimy ją za pomocą odpowiedniego miernika. W sezonie letnim nie ma nic bardziej uprzykrzającego wypad do lasu niż komary i muchy końskie. I wszelkiego rodzaju inne owady, które latają nam koło głowy, a niektóre nawet wysiorbują naszą krew. Jak sobie z nimi radzić? No, popularny y, patent surwiwalowy mówi o tym, żeby zabrać jeden z rosnących na drzewach grzybów, grzybów takich właśnie nadrzewnych, jak na przykład y, hubiak pospolity, białoporek, błyskoporek. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że niektóre z nich są pod ochroną. Ale jednocześnie, jeżeli mówimy o sytuacji survivalowej, no to nie będziemy się nad tym zastanawiać, co jest pod ochroną, tylko będziemy chcieli po prostu przetrwać. Więc wa warto wiedzieć, że grzyby nadrzewne wrzucone do ognia zaczynają się żarzyć. A później, pod wpływem działania wiatru, ten żar na nich, już na grzybach, jest podsysany. Grzyb możemy wyciągnąć z ognia i on będzie się żarzył całą noc, być może nawet jeszcze kolejny dzień. Tak długo będzie ten żar na grzybie się utrzymywał. Yy, zaryzykowałbym stwierdzenie, że on nawet ze dwa dni tak może sobie się żarzyć powolutku. No i temu żarzeniu się yy, podstanemu przez wiatr towarzyszy wydzielanie się dymu. A jak wiemy, dym odstrasza komary. No i teraz tak, ten dym nie będzie ich odstraszał tak po prostu nad, na zewnątrz. Jak yy, błędnie niektórzy podają, yy, i w podręcznikach, i nawet instruktorzy Survivalu niektórzy tak mówią, że jeżeli wrzucimy hubiaka do ognia, to komary sobie polecą. Nie, 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 to tak nie działa. Tego hubiaka, który już sobie tam dymi, trzeba umieścić jeszcze w pomieszczeniu względnie zamkniętym, czyli na przykład w naszym schronieniu w szałasie. Wtedy ten szałas się tym dymem w pewnym stopniu wypełnia, i to też nie może być całkowicie szczelny szałas, bo się udusimy w tym dymie. Chodzi o to, żeby tego dymu trochę w tym pomieszczeniu się zebrało, i wtedy rzeczywiście komary tam nie wlecą, bo ten dym tam będzie. To pomieszczenie będzie wypełnione. A jeżeli to jest tylko takie, taka gdzieś na zewnątrz wąska stróżka dymu, wydobywająca się z grzyba, to te komary latają sobie naokoło. I właśnie na tym polegał nasz eksperyment. Rozstawiliśmy wokół obozu yy, te grzyby, właśnie drzewne, żarzące się, no i zaobserwowaliśmy, że komary nadal sobie latają. Ale w momencie, kiedy taki grzyb został umieszczony w schronieniu i wypełnił swoim dymem to schronienie, to rzeczywiście komarów aż tyle nie było i można było przespać noc spokojnie. Tak więc to działa, ale pod pewnymi warunkami tego dymu musi trochę być, on musi wypełnić przestrzeń, on nie może się od razu ulatniać. W komentarzach dajcie znać o tym, co myślicie na temat takich właśnie odcinków z patentami, również eksperymentami survivalowymi podczas szkoleń, które prowadzę. Często nadarza się okazja do spróbowania czegoś nowego, czegoś co wymaga na przykład większej ilości uczestników, no bo sam nie wszystko jestem w stanie przetestować, tak jak w wypadku tego właśnie łuku ogniowego. Trzy osoby Byliśmy w stanie przetestować, jak to działa. no Samodzielnie nie sprawdziłbym, jak działa trzyosobowy łuk ogniowy. Tak więc takie okazje się nadarzają podczas szkoleń. Yy, więc ja mogę wyłapywać takie momenty, nagrywać je później, przygotowywać w formie takiego właśnie odcinka. Tymczasem zapraszam Was na kanał Millworld. Tam recenzja tych oto butów, które testuję już prawie rok. Fajne buty za małe pieniądze. No, oczywiście nie obyło się bez pewnych wad minusów, ale o tym już na kanale Millworld. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.